Moim gościem jest były premier profesor Jerzy Buzek. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. W Parlamencie Europejskim, gdzie dużo mówi się o integracji europejskiej, jest pamiętana rola Jana Pawła II? Jest pam pamiętana i to bardzo. My nie wiedzieliśmy za bardzo, co się dzieje w latach 80. w Parlamencie Europejskim. Walczyliśmy o naszą wolność. Zbieraliśmy się, integrowaliśmy się w Polsce. Obawialiśmy się, że ta niewola nigdy się nie skończy, bo w końcu. Był stan wojenny, potem były prześladowania, była wielka bieda w kraju, ale w Parlamencie Europejskim wtedy działy się rzeczy niezwykłe. Oni wydawali co kilka miesięcy specjalne oświadczenie, rezolucje. Na temat sytuacji w Polsce, jakby pomóc Polakom, że Polacy domagają się wolności. Mówili o krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej bardzo mocno, twardo wyrazali się na temat Solidarności i dążenia Solidarności do wyzwolenia się w bloku wschodnim. I przyjazd papieża w roku 1988 był takim zwieńczeniem tej dekady lat 80. I papież mówił im prostymi słowami o powrocie do systemu wartości, na którym Europa została zbudowana. Mówił im o oddychaniu dwoma płucami, a nie tylko jednym. To było doskonale rozumiane i były wielkie brawa. Nasze przekonanie o wolności każdego człowieka i, i o, o tym, że, że rodzimy się równi i wolni. A więc to papież powiedział, parlamentarzystą w 1988 roku, to dzisiaj jest pamiętane i cytowane. Po 1989 roku, w roku 91, kiedy papież przyjechał do Polski, w pewnym sensie chwali Polaków za to, że udało się odzyskać wolność, ale też no, wskazuje na wolność jako pewne zadanie. Czy wtedy na początku lat 90. Y, zmienia się znaczenie wolności? Już inaczej na tą wolność musimy spojrzeć? No, inaczej, bo ją mamy. A jeśli ją mamy, to musimy ją zagospodarować. W 79 roku, roku papież odkrył nam, że to w co wierzymy my Polacy, to jest naszą wspólną wiarą i przekonaniem. Bo było nas tak wielu, miliony gromadziły się wokół papieża, nagle się okazało, że my wszyscy dookoła myślimy tak samo. On odkrył to przed nami i to było niezwykłe doświadczenie wspólnoty i również przekazanie nam takiej prostej informacji, że Duch znaczy bardzo wiele, i że siłą naszego ducha możemy obalić system. A nam się wydawało w 91 roku, że to oto przyjedzie nas pochwalić, że zrobiliście coś niezwykłego. A on był pełen przestrug, czasem nawet nagany, że tę wolność nie zawsze wypełniamy tak jak powinniśmy, że nie opieramy jej w pełni na, na wartościach. Dzięki którym ta wolność wygrała, na przykład na Solidarności. To było wielkie napomnienie. To było również taka nauka obywatelskości, że to obywatele tworzą wspólnotę. I nikt, zwłaszcza politycy, nie mają prawa tej wspólnoty zawłaszczyć. Czy to jest wtedy pozytywnie odbierane na, na początku lat 90.? Czy to, jest, to są zrozumiałe słowa papieża? Myślę, że w miarę upływu czasu. Jedna homilia po drugiej, jeden przekaz po drugim, pewnie zaczynaliśmy rozumieć, że te słowa mają znacznie większą głębię i one mówią o przyszłości Polski, nie tylko o tym, co jest dzisiaj, bo oczywiście papież również mówił o tym, że jesteśmy w innym świecie niż 10 czy 15 lat temu. Doceniał to, wspominał o tym, ale mówił: nie ustajcie w marszu. Udało Wam się tak wiele, to teraz musicie iść dalej do przodu. Czasami, jak patrzymy na Ukrainę dzisiaj, to tak nam się wydaje, że oni już są wolni albo czują się wolni. I ciekawe, czy mają kogoś, kto by tak jak nam, Jan Paweł II na początku lat 90. powiedział: Nie ustajcie w marszu, niezależnie jak trudne to będzie. Musicie iść dalej. Panie premierze, w 1997 roku objął, został pan prezesem Rady Ministrów. Proszę powiedzieć, to jest, to jest taki czas, kiedy no, ta wolność w Polsce się kształtuje. Polska ciągle się kształtuje. Z, z jakimi nadziejami, z jakimi obawami zaczął Pan tę funkcję premiera? No, nie przygotowała do, do, do premierowania Solidarność w stu procentach. Solidarność w dużym stopniu wtedy proponowała zmiany, proponowała reformy. Mówiła Idźmy do przodu, nie zatrzymujmy się. Broniła słabszych, broniła tych, którzy nie mieli możliwości skorzystać z tych wielkich dobrodziejstw wolności, ale równocześnie mówiła, trzeba coś robić. Więc ja w 1997 roku miałem świadomość, że realizujemy to, czego Solidarność chciała. Przez poprzednie 17 lat, od chwili swojego powstania, nareszcie możemy to realizować. Przez poprzednie 8 lat, to znaczy to było razem siedmiu premierów, zrealizowaliśmy bardzo wiele. Trzeba było to kontynuować. Ja zawsze podkreślam, że w tych latach 90. było tak, że co roku zmieniano rząd i przychodził inny premier, a ten następny mówił, Ja będę robił to samo co poprzednich, bo nic innego robić się nie da. Ale w latach 89-93 dokonaliśmy gigantycznych zmian. W ciągu czterech lat i czterech premierów się musiało zmienić, żeby tego dokonać. I żaden z nich nie mówił, wycofuję to, co mówił, robił mój poprzednik. Wprost przeciwnie, mówił, mój poprzednik robił bardzo dobrze. Wyrzuciliście go, a ja nie będę robił nic innego. Taki był mniej więcej przekaz. To był znamienny przekaz. I ja w tej sytuacji odbierałem niejako. Tą wielką godność, jaką jest, jest bycie, bycie premierem rządów Polskiej Rzeczpospolitej, miałem świadomość, że moim zadaniem jest i pójść do przodu. I że oczywiście prawdopodobnie przegram. Bo taka jest, taka jest końcówka kadencji czy, 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 czy działalności kogoś, kto chce zmienić kraj. Kto nie myśli tylko o tym, co jest dzisiaj, bo to jest ważne, ja tego nie neguję. Ale myśli również o tym, co będzie jutro pojutrze, jak nasza ojczyzna będzie wyglądała za kilka lat. A czy w okresie premierowstwa są często okazje na spotkania z Janem Pawłem II? Na przykład przed jeszcze wprowadzeniem w życie Konkordatu? Przed wprowadzeniem w życie Konkordatu nie, bo Konkordat był pierwszą decyzją mojego rządu, ponieważ on był odłożony na 4 lata 93-97. Więc myśmy natychmiast podjęli tę decyzję. To zresztą nie była żadna kontrowersyjna decyzja. Ona regulowała relacje pomiędzy państwem i kościołem i obydwa, obydwa, obydwie te organizacje, tak to nazwijmy, powinny być autonomiczne, ale to nie znaczy. Że mają się separować od siebie, bo nawzajem wpływają, bo przede wszystkim wpływają na tych samych ludzi, na tych samych obywateli. To trudno, żeby się separowały, ale chodziło o to, żeby działały autonomicznie. Potem już w latach 98-2001, tych, tych spotkań było wiele, Jan Paweł II wypytywał o, o reformy, o to, co robimy w naszym kraju. I na ile to odpowiada ludziom? I czy myślimy o ludziach? skończąc te reformy, to było bardzo trudne pytanie. Bo wiadomo było, że takie tru, trudne zmiany zawsze powodują, że ktoś jednak cierpi. Od 1989 roku do 1999 mija 10 lat i to też taki pierwszy czas na, na oceny. I w tym czerwcu wtedy papież przyjeżdża do, do polskiego parlamentu i mówi bardzo mocno o wolności, która polega na współpracy także. Proszę powiedzieć, z jakimi emocjami wtedy witał pan, pan premier Jana Pawła II? Jeśli o to w Polskim Sejmie, znanym z tylu wcześniejszych wystąpień, gdzie, gdzie występowali ludzie, którzy nie byli wysłannikami narodu. Bo państwa, Polska była zniewolona, była częścią systemu sowieckiego i my nie mieliśmy do zaufania do tych, którzy występowali w tym gmachu w Polskim Sejmie. I ten gmach, ten Sejm jest nagle... Uświęcony obecnością Jana Pawła II, to jest jakby przeniesienie nas wszystkich w inną rzeczywistość. Przychodzi mówi ciepłe słowa, że nam się wydarzyło. Brawa, wstają wszyscy. Tam nikt. Oczywiście nawet ludzie bardzo niewierzący, musieli reagować w ten sposób, bo inaczej reagowaliby nie bo to była ogólna nasza wspólna radość. I to była taka krótka nauka historii, bo była mowa o Solidarności, była mowa o odpowiedzialności. To już wcześniej, w 1991 roku, ale w 99 już ta odpowiedzialność i konieczność troski o dobro wspólne, to była najważniejsza dla mnie najważniejsza część i przekaz tego, tego niezwykłego wystąpienia. No i wreszcie tam już mowa była o tym, że Polska musi, powinna coś znaczyć w Europie i w świecie. Czy Polsce udało się to zadanie wypełnić? Z pewnością nie tak, jak Papież od nas oczekiwał, czy się spodziewał. To zapewne, jak w roku 91 nie był w pełni z nas zadowolony, to teraz też by nie był. Ale myślę, że się dużo udało. To, że jesteśmy jednak krajem zrównoważonym. Krajem, na który można liczyć, krajem, który przestrzega praw człowieka, praw obywatela, w którym oczywiście są napięcia. Te napięcia są często przesadzone. Sami nie jesteśmy w stanie często upilnować się, żeby, żeby nie, nie tonować swoich opinii. Ja bardzo nad tym boleję, bo polityka często wygląda bardzo agresywnie jeśli wszyscy politycy myśleliby o dobru wspólnym jako rzeczy nadrzędnej i spoglądaliby na różnice poglądów pomiędzy sobą z tej perspektywy to szybko my by doszli do porozumienia bo skoro mogliśmy mieć porozumienie w latach 80 a nawet przez znaczną część lat 90 co do najważniejszych kierunków polskiej polityki i tego nam dzisiaj Niekiedy brakuje. Dopiero ten kryzys na wschód od Polski i agresja Rosji wobec Ukrainy, znowu nieco sprowadziła z nas na ziemię, że jednak porozumienie pomiędzy Polakami jest konieczne, jeśli chcemy się rozwijać i być silni. Papież, kiedy mówił o duchu Europy, mówił o europejskiej wspólnocie ducha. Pan dostrzega takiego ducha? Właśnie ta wspólnota nieco się załamała. W czasie kryzysu najlepszy dowód, jak wielu jest dzisiaj eurosceptyków. Być może to jest niebezpieczne. Następny parlament będzie nieco inaczej wyglądał niż ten obecny czy poprzedni. Będzie wiele takich posłów, którzy będą chcieli rozbić tą naszą wspólnotę. Przecież ona ma ogromną wartość. Nie chodzi o to, żeby się bardziej integrować na bazie jakichś nowych traktatów. Tylko w ba na bazie tego, co jest i co uchwaliliśmy jednomyślnie. 28 krajów przyjeli, przyjęliśmy takie rozwiązania, żeby tworzyć prawdziwą wspólnotę, co znaczy nie tylko tolerować się, bo Jan Paweł II mówił, że to grubo za mało, ale naprawdę rozumieć nawzajem nasze oczekiwania. Każdy z nas ma historię. Która, która pokazuje naszą tradycję. Mamy naszą kulturę odmienną, która jest spoiwem każdego narodu. I bardzo wierzymy, że każde pokolenie powinno to tą, tą wielkie doświadczenie dziejów, któremu najmniej Polska, w przypadku Polski, przenieść w przyszłość. Ale każdy z nas ma prawo tak myśleć. Finowie, Austriacy, Włosi, Francuzi, Niemcy, Czesi. Każdy naród europejski ma to swoje doświadczenie, a więc jeśli rozumiemy słowo patriotyzm, jesteśmy głębokimi patriotami, to to nas otwiera na innych. Jan Paweł II nas tego uczył, że dopiero głęboki, świadomy patriotyzm to jest możliwość otwarcia się na innych, bo nie boimy się innych. Wiemy, że oni mogą mieć takie same przekonania jak nasze, ale ważne żeby te, żeby te przekonania mogli artykułować, żebyśmy mogli razem rozmawiać. I tej wspólnoty nam dzisiaj trzeba. Panie premierze, bardzo dziękuję za możliwość spotkania. Moim gościem był premier Jerzy Buzek.